No i po raz kolejny miło nam w szankach powitać Mirosława, drodzy Państwo! Mirosław Markowski! Wielkie brawa! Przyjechał ze swoim fan klubem. Jak co roku, tutaj jak co roku również zbieramy się po to, żeby wspólnie obserwować, jak idzie. Zawodnicy się znają dobrze, my również jesteśmy ciekawi, jak się ułoży w tym roku tabelka wyników. Na razie nie mamy pojęcia, ale za chwilkę część prawdy zostanie odkryta. Macieju. Panowie sędziowie gotowi? Tak? Dobrze. Uwaga. Walka o trzecie miejsce. Walka! Więcej! Nie słowa! Na spoko! Na spoko! A jest Mirek! Wróćcie na środek, od kogoś coś odpadło. Na ramiennik. Na ramiennik. Znowu ten sam. Czy mamy zmrażacz? A. Gotowi? Walka! Stop! Czas stop! Mirek Łokieć! Gotowi? Dalej. Walka. Mirek, pokaż mu jak walczysz! Dobrze! 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 Końcówka! To jest ta końcówka, którą zatrzymamy! To jest ta końcówka! Mirek, nadzieraj! To jest ta końcówka! Do przodu przyjdzie się z uwagi. Uważaj! Do przodu! Wyska! Stop! Robert! Koniec czasu! Panowie sędziowie! Zastanawiałem się nad tym, jak policzyć punkty, jak rozwiązać sytuację, jaki wyrok zaoferować tutaj nam wszystkim. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Nasze czcigodne damy czekają na werdykt równie mocno, jak my tutaj wszyscy zgromadzeni. Drogie damy,
Wasze życzenie się spełniło. Było tak dobre, że jeszcze raz damy krzyczały, więc proszę bardzo, wszystko dla was. Dobrze. Panowie gotowi? Pół minuty. Walka! Stop! Zasłona. Koniec walki. Dziewięć punktowi policzyli równą ilość punktów. Ale sędziowie dodatkowi, którzy obserwowali tą walkę i liczyli przewagę punktową tylko, uznali, że walkę wygrał Krzysztof. Drodzy Państwo, brawa dla Krzysztofa, który jest zwycięzcą, ale wielkie brawa dla Mirosława, który nie poddał się, no niestety, klątwa czwórki, czwartego miejsca, ciąży nad nim od kilku lat, ale liczymy, że w przyszłym roku... Brawo. No wiemy, kto ma trzecie miejsce, wiemy, kto ma czwarte miejsce, dali nam wielką satysfakcję. Wiele radości z oglądania tego starcia. No co? A teraz walka finałowa, w której zmierzą się najlepsi z rycerzy. Drodzy Państwo, jako pierwszy w szranki wchodzi jeden z najdzielniejszych rycerzy, ten, który daje nam przyjemność i satysfakcję oglądania tych walk już od kilka lat. On w finałach tutaj zawsze walczy i ostatnio pokonuje wszystkich rywali, stając się najlepszym, najdzielniejszym, najodważniejszym i najbardziej prawym rycerzem tego turnieju. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla Marcina! Brawa! A jego przeciwnikiem będzie... Proszę Państwa, przeciwnikiem Marcina już, przynajmniej jak ja pamiętam, trzeci rok z rzędu w finale, będzie przesympatyczny. Czwarty raz z rzędu. Przesympatyczny. Przeskromny. Zabójczo skuteczny. I pobożny. Wiesław z Oławy Herbu Wilk. Panowie sędziowie, proszę o szczególną uwagę, bo to będzie chyba najtrudniejsza walka, jaką przyjdzie nam dzisiaj sędziować. Uwaga, gotowi. Walka! Mocowcy! Czas?
Dalej. Marcin! 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 Nice boys! Marcin do przodu dajesz! Marcin na wymiany! Dobrze było! Jeszcze kombi go! Zabieraj się! Marcin! A jest wołek! Nie czekaj! Stop! Koniec czasu! Mamy werdykt. Dwoma punktami. 5-3. Zwycięzcą tego turnieju zostaje Wiesław Załabej. Panowie, chciałem wam podziękować za piękny finał. Drodzy państwo, ja chciałbym tylko wspomnieć, że oni się zamieniają miejscami, ponieważ raz jeden, raz drugi, raz jeden, raz drugi, od 4 edycji rotacja następuje, więc chyba myślę, że możemy uznać, że obaj są równie sprawni, równie dzielni, równie odważni. Więc gratulacje dla zawodników. Brawo! Drugie miejsce ma Marcin Waszkielis, a trzecie ma Krzysztof Szatecki. To już wiemy. Wszyscy, wszystkim wam zostaną wręczone pamiątkowe bargesy z mieczem długim w liściach dębu, więc proszę się nie rozchodzić. Uczestnicy turnieju miecza długiego, proszę się nie rozchodzić. Jest człowiekiem wielkiego serca. Że jest człowiekiem uczciwym i że jest bardzo dystyngowanym wobec dam, dżentelmenem. Z racji tego doniosły nam tutaj wróble, że Florian niestety samotnie przybył na Grunwald. Dlatego Florian za swoje wielkie serce, waleczność i honor dostaje talon, żeby mógł się pięknie odziać i od loży dam dostaje werbalne przyzwolenie na tak zwaną wesołą przygodę grunwaldzką nocną. Proszę.